Szanowni Państwo, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Proszę o zabranie głosu starostę szydłowieckiego, pana Włodzimierza Górlickiego. Panie prezydencie, szanowni państwo, chciałbym w imieniu lokalnych wspólnot samorządowych, w imieniu mieszkańców powiatu szydłowieckiego serdecznie powitać prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego. Witam bardzo serdecznie wszystkich zaproszonych gości, ale również tak licznie przybyłe reprezentacje wielu środowisk z powiatu szydłowieckiego. Szanowni państwo, jesteśmy świadkami wyjątkowego wydarzenia. To pierwsza w historii miasta Szydłowca i powiatu szydłowieckiego wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Panie prezydencie, jesteśmy bardzo wdzięczni, że na trasie podróży pana prezydenta, podróży po kraju, wyznaczył pan również miasto Szydłowiec. Szydłowiec to piękne, urokliwe miasto. Zapewne pan prezydent miał okazję już część tego miasta poznać. To stolica powiatu szydłowieckiego. Powiatu o ponad 200-letniej historii. Powiatu, który położony jest na południowych rubieżach województwa mazowieckiego, u podnóża Gór Świętokrzyskich. Nieraz żartobliwie mówią o nas z tego powodu Górale Mazowsza albo Południowa Brama Mazowsza. No ale historycznie bardziej związani byliśmy z ziemią małopolską, z ziemią sandomierską, z ziemią radomską. Z historii powiatu, jego rozwoju wynika, że nasze akcenty gospodarcze skupiały się wokół żelaza, kamienia, to słynny piaskowiec szydłowiecki, przemysłu garbarskiego i ostatnich 5 dekadach elektroniki przemysłowej. Wiele dobrego uczynili dla naszego rozwoju biskupi krakowscy. Wiele możnych, zacnych rodzin również wpłynęło na rozwój tego regionu. To rodziny Radziwiłłów, Odrowążów, Chlewickich, Szydłowieckich, rodziny Sołtyków, rodziny Platerów, Józef Brandt, Franciszek Chrystiani, biskup Jastrzębiec, no można by wyliczać jeszcze długo. I wtedy i teraz to ludzie byli i są chyba największym kapitałem tej wspólnoty. To ci ludzie brali udział w licznych powstaniach, zrywach niepodległościowych. Wielu przelewali krew w wielu bitwach obu światowych wojen. To ci ludzie uczestniczyli w tej walce o wolność w tej powojennym już czasie. Panie prezydencie, znając, czy jakby mając na uwadze powszechnie znaną wrażliwość pana prezydenta, wrażliwość społeczną i optymizm, mamy nadzieję, że ta wizyta umocni z nas wiarę na lepsze jutro, ale również pozostajemy z nadzieją, że pan prezydent będzie naszym sojusznikiem w tych działaniach, które zmierzają do wprowadzenia systemowych zmian skierowanych do małych i średnich przedsiębiorców, do pracodawców. Naszym zdaniem, z perspektywy wspólnoty, która tej transformacji ustrojowej boryka się z wyzwaniami dotyczącymi rynku pracy. Uważamy, że kluczem do rozwiązania wielu problemów jest większa troska o środowisko pracodawców, o środowisko ludzi pracy, przedsiębiorców. I takie starania będziemy czynić. Liczymy na pana prezydenta wsparcie w tej sprawie. Panie prezydencie, szanowni państwo, chciałbym jeszcze wyrazić pewną nadzieję. Nadzieję, że ta krótka wizyta
na terenie Szydłowca, powiatu szydłowieckiego, sprawi, że w pana prezydenta pamięci pozostaną miłe wrażenia, ale również, że one będą pretekstem do postanowienia, że warto być w Szydłowcu, że warto odwiedzać ziemię szydłowiecką. Jeszcze raz dziękujemy bardzo serdecznie. Szydłowiec, piękno, w które warto inwestować. To hasło promocyjne naszego miasta. To również tytuł prezentacji, którą przedstawi burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński. Wielce szanowny panie prezydencie, panie, panowie. Jeszcze raz pragnę wyrazić wielką radość naszych serc, a miałem i przyjemność, i honor powitać pana prezydenta o godzinie 9.21 listopada Anno Domini 2013 roku na rynku szydłowieckim. Panie prezydencie, czynimy sobie za wielki zaszczyt, że ten dzisiejszy dzień jest wpisany w przepiękną kartę historii naszego społeczeństwa, naszego miasta, naszego powiatu. Panie prezydencie, szanowni państwo, pozwólcie, że niczym ta podróż, którą odbyliśmy pieszo z panem prezydentem wśród grona młodzieży, dzieci, mieszkańców, również i ja państwa zaproszę teraz na podróż troszeczkę bliższej historii, historii kart najnowszych. Historii, która pokazuje, że dzięki wsparciu dobrych, życzliwych ludzi, przyjaznych temu miastu, ale również dzięki wysiłkowi mieszkańców tego miasta, można zmieniać jego oblicze. Dzisiejsze nasze spotkanie to pokłon do dziedzictwa, do testamentu, jaki nam zostawili nasi przodkowie. I na tą wycieczkę chciałbym państwa zaprosić. Panie prezydencie, proszę bardzo. Szydłowiec, piękno, w które warto inwestować. Ktoś zada pytanie, dlaczego? Właśnie dlatego, że to dziedzictwo to i zobowiązanie nas, młodych, ale dzisiaj też i żyjących, dorosłych ludzi wobec historii. Zamek, kościół, który mieliśmy okazję zobaczyć, hotel pod dębem, czyli dom księżnej Sapieżyny, dzisiaj z informacją miejską turystyczną i oczywiście coś dla każdego, regionalne centrum multimedialne. I w tym wszystkim posadowiony w centralnym miejscu nasz szydłowiecki ratusz. Ratusz w stylu późnego renesansu, wybudowany w latach 1602-1629 na zamówienie przez budowniczych pochodzenia włoskiego Kacpra i Alberta Fodygów. Od swego powstania pełni funkcję Centrum Miejskiej Administracji i tak jest do dzisiaj. Zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Wczesnoresansowy Zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów właśnie z XVI wieku, kiedyś jedna z najpiękniejszych reprezentacyjnych siedzib magnackich w Polsce. Budynek pod dębem. Tu pokazany już jest po restauracji. Tak wyglądał budynek dzisiaj. Kościół. Mieliśmy możliwość z panem prezydentem, za co bardzo serdecznie dziękujemy, wejść do środka i docenić piękno architektury, piękno twórców ówczesnego czasu. I proszę państwa, tak jak powiedziałem, to dzisiejsza podróż to podróż nie tylko w historię tego miasta, ale podróż z wdzięczności do ludzi, którzy uwierzyli, że możemy po prostu zrobić coś więcej dla tego miasta. Odnowić, odrestaurować zabytki. Projekt kluczowy. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności, dostępności całej infrastruktury kulturalnej, turystycznej. To jest tytuł tego wniosku, który sami pracownicy urzędu napisali łącznie ze mną, panie prezydencie, i po prostu został złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego.
Czas trwania bardzo krótki, 2010-2014 rok. Oczywiście kwota, czyli wartość tego projektu, blisko 30 milionów złotych. Wartość dofinansowania 85% ze środków Unii Europejskiej. I dlatego warto było wstąpić do Unii Europejskiej, żeby te pieniądze dzisiaj przetworzyć właśnie na taki chlubny cel. Celem tego projektu, jak Państwo wiecie i czytujemy, jest głównym celem podniesienia atrakcyjności, konkurencyjności i świetności Szydłowca poprzez odnowę tych zabytków i stworzenie, przywrócenie tej przestrzeni, którą będziemy mogli wykorzystywać w przyszłości. Zakres projektu obejmuje odnowę ratusza, hotelu pod dębem, zamku, przebudowę Parku Radziwiłłowskiego i Wyspy, ulicy Radomskiej, Rynku Wielkiego, na którym byliśmy, skweru staromiejskiego i budowę regionalnego centrum. Bardzo ważnym wydarzeniem, proszę Państwa, to była data 29 grudzień 2009, kiedy decyzją województwa, Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt ten został wpisany na listę projektów kluczowych, czyli uzyskał bardzo ważną rangę. Panie Marszałku, bardzo serdeczne dzięki właśnie za tę decyzję, która wówczas została podjęta. Dziękujemy bardzo. Brawa, kochani, tak. To jest bardzo ważne wydarzenie, kiedy podpisujemy po prostu preumowę gwarantującą nam, że ewentualnie realizacja takiego zadania będzie mogła być właśnie w Szydłowcu. Bardzo ważne wydarzenie, powiedziałem o wdzięczności ludzkiej, proszę Państwa, i dzisiaj z wielką sympatią kieruję swoje i mam nadzieję Państwa słowa wdzięczności pod adresem pani marszałek Ewy Kopacz, która patronowała i wspomagała nam w tym przedsięwzięciu, a tu jest 16 czerwiec 2011, kiedy podpisujemy umowę na rozpoczęcie realizacji tego wniosku. Pierwszy etap, ratusz, remont elewacji, drugi modernizacja budynku pod dębem, trzeci budowa budynku regionalnego centrum multimedialnego. Oczywiście zakres prac w ratuszu widać, że jest bardzo duży, od osuszania murów, wykonania tej przepony, remont elewacji, adaptacja balkonu, prawda, czy ewentualnie naprawa starych schodów, remont studzienek kanalizacyjnych i tak dalej. Zakres prac, tak jak powtarzam, jest bardzo duży. Tak wyglądał przed. Dzisiaj niekiedy już nie pamiętamy, bo po prostu oczy nasze się oswajają z czymś, co jest sympatycznym. Tak wyglądała elewacja, tak wyglądały właśnie, powiedzmy, strony zewnętrzne ratusza. Rozpoczęcie prac. Z wielką nadzieją przystępowaliśmy do rozpoczęcia prac. Prace bardzo trudne, również i po prostu prowadzone w wykopie, w ziemi, dochodzące do fundamentów, to jest właśnie nawiercanie tych otworów. I 3 sierpnia, proszę Państwa, tak wyglądał ratusz. I to nie jest David Copperfield, który przyjechał do Szydłowca, tylko to po prostu dzięki właśnie, tak jak powiedziałem, pieniądzom z Unii Europejskiej, tym środkom, ale i wielkiej pracy i pomocy tutaj naszych ludzi, można realizować po prostu ten wniosek. Oczywiście montujemy galerię widokową. Panie Prezydencie, z dumą mogę powiedzieć, nie było tego elementu, który by był udostępniony dla mieszkańców, dla turystów, do zwiedzających. Proszę Państwa, w tej chwili od momentu uruchomienia galerii, to jest od miesiąca czerwca, ponad 2000 osób już było na galerii. A Szydłowiec odwiedzili tacy turyści jak z Nowej Zelandii, z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, z Izraela, Wielkiej Brytanii, nie mówiąc o całej naszej Europie. Możemy być dumni z tego właśnie posunięcia, możemy być dumni z tego, że przyjeżdżają na nasze zaproszenie. Efekty tych prac dzisiaj widzimy. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie za miłe, ciepłe słowa skierowane właśnie na rynku pod adresem właśnie tych prac, które zostały wykonane. Modernizacja budynku pod dębem, z tyłu budynek położony, budynek księżnej Sapieżyny, również bardzo dużo, powiedzmy, zakresu prac. Od stolarki do, powiedzmy, budowlanki, do stacji przebudowy transformatorowej, nie mówiąc również o zagospodarowaniu terenu. Tak wyglądał stan przed. Bardzo ubogo wyglądał, bardzo ubogo, nie tylko zewnętrznie, ale i w środku. Były nawet takie momenty, dla ciekawości powiem, że proszę Państwa, ściany były posadowione na absolutnie litej ziemi. Bez podbicia fundamentów, ściany po prostu były zawieszone. Okazało się, że dzięki właśnie gruntownej tej pracy
wykonanej zostały po prostu to doprowadzone do takiego stanu. Tak wygląda środek. Dzisiaj tam jest planowany hotel. Pragnę również poinformować, że w tej chwili trwają procedury związane z drugim już w tej chwili wyłonieniem operatora ze względu na wymogi Unii Europejskiej. Musi być wyłoniony operator prowadzenia tego obiektu. To są pokoje, które są w środku. Oczywiście powstała też miejska informacja turystyczna, o której już wspomniałem, że jest bardzo dobrym posunięciem. Hotel po remoncie, powierzchnia 570, 25 miejsc hotelowych. W tak zwanym etapie B jest również dobudowa drugiego takiego obiektu, łącznie z salą konferencyjną. I co było dla nas bardzo ważne, budowa Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego, że dzisiaj w tym miejscu mają możliwość spędzenia czasu i dzieci, i babcia, i emeryci, i osoby te, które chcą się nauczyć języka obcego, i te, które skorzystają z biblioteki. Cały zakres również tych prac, który był robiony. Pamiętacie Państwo zapewne tą harcówkę, jak my nazywaliśmy. Pan prezydent nie wie, nie wiedział. No niestety obiekt wyglądał tak. Ale już później, po rozbiórce, rozpoczęły się trudne, żmudne prace związane z budową fundamentów, ze zbrojeniem, oczywiście z posadawianiem murów. I tak wygląda dzisiaj, panie prezydencie. Ten obiekt wygląda dzisiaj tak, a tak wygląda ten obiekt w środku. Sala konferencyjna z odpowiednim nagłośnieniem, sala multimedialna, czytelnia, biblioteka, ale również to, co było dla nas bardzo ważne. Sala, miejsce dla dzieci, dla zabaw po prostu tych dzieci, gdzie przychodzi mama, może zostawić dzieciaczka, przychodzi z babcią dzieciak i na chwilkę pani przejmuje tą rolę opiekunki. I uważamy, że bardzo zasadnym było posunięcie właśnie i skierowanie wysiłku w tym wniosku na budowę takiego centrum. Ale pierwszy etap się kończy. To tak jak w podróży. Zaczynamy drugi etap, rozpoczynamy dziś już drugi etap. Remont zamku, zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego i Wyspy i wykonanie zagospodarowania całego rynku i ulicy Radomskiej, tej, którą przechodziliśmy. Oczywiście zakres prac na zamku jest bardzo szeroki. Panie prezydencie, pragnę zameldować, że od stropów, elewacji, pełnego wymiany medium, wszystkich mediów do wymiany dachówki, tak jest szeroki zakres prac. Tak wyglądał zamek przed. Wszyscy do nas przychodzili, mówili, że mamy taki piękny zamek. My mówiliśmy to, tak, ale na to potrzebne są środki. No tak, ale macie fajny zamek. I to było tak. A dzisiaj dzięki właśnie pomocy Zarządu Województwa Mazowieckiego, dzięki środkom Unii Europejskiej, po prostu możemy mówić o tym, że realizujemy przepiękne zadanie. To jest przykład właśnie tego remontu. I również nie Koppeltfield, ale po prostu rzecz się dzieje w Szydłowcu. Za chwilkę po prostu wszystko już widać, efekty pracy na dachu, wymiana dachówki, oczywiście położone nowe tynki. Po rewitalizacji zamek powróci, tak jak powiedzieliśmy, będzie Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu Zamek, będzie Muzeum Ludowych Instrumentów, które będzie miało swoje zacne i godne miejsce i nowością będzie również oczekiwana od wielu lat, panie prezydencie, dla miasta o takiej historii właśnie pracownia historii miasta. I nie chcemy, żeby to było muzeum, ale żeby to była pracownia, gdzie każdy przyjdzie, może coś się dowiedzieć, może coś przeczytać. Tam zamierzamy, żeby się odbywały lekcje właśnie historii, lekcje obywatelskie dotyczące rodowodu właśnie naszych mieszkańców. Oczywiście będą też i sale konferencyjne, sale seminaryjne. Zagospodarowanie parku, który jest wokół. Tak wyglądają dzisiaj już prace. Też wykonane z kamienia szydłowieckiego. Wszystkie alejki. Zagospodarowanie rynku Wielkiego i ulicy Radomskiej. Dzisiaj mieliśmy okazję po prostu dotknąć tego, zobaczyć. Prace trwają, trwają prace ziemne związane z budową kanalizacji, z budową powiedzmy nawierzchni. Trzymamy te prace na okres wiosenny. Tutaj też pokazany etap prac ziemnych.
Zakończenie etapu planowane jest na wrzesień 2014 roku. Panie prezydencie, czynię sobie za wielki zaszczyt podziękować, że pan był uprzejmy wysłuchać naszej prezentacji, zapoznać się z naszą historią, ale również czynię sobie za wielki zaszczyt w imieniu całej naszej społeczności i własnym, całych władz samorządowych, powiatu, miasta, zaprosić do Zamku Szydłowieckiego, kiedy będzie zakończenie prac. Panie prezydencie, dziękujemy serdecznie za możliwość zaprezentowania tego, co dla nas bardzo ważne. Spełniania dziedzictwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, głos zabierze prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Szanowny Panie Marszałku, Panie Wojewodo, Panie Starosto, szczególnie Szanowny Panie Burmistrzu i drodzy Państwo, wszyscy, którzy reprezentujecie społeczność i instytucje zarówno z miasta Szydłowiec, jak i z powiatu szydłowieckiego. Witam serdecznie wszystkich i serdecznie dziękuję za niespodziankę, którą dla mnie jest to informacja, że jestem pierwszym prezydentem, który odwiedził Szydłowiec. To pewnie jakieś nieporozumienie w historii, być może wynikające z faktu trochę tego, że Szydłowiec jest znany nie tylko z bogatej historii, ale także i ze współczesnych problemów, głównie związanych z poziomem bezrobocia. Ale między innymi dlatego właśnie do Szydłowca przyjechałem, aby zobaczyć z bliska, jak wyglądają, jak funkcjonują, na ile potrafią wykorzystać szczególne możliwości, które drzemią w różnych miejscach naszej rzeczywistości, także związane z członkostwem w Unii Europejskiej, na ile Szydłowiec potrafi jako miasto tak bardzo obarczone problemem bezrobocia, potrafi sięgnąć po te nadzwyczajne możliwości i je wykorzystać. Chciałem być tutaj również z myślą o tym, żeby też wyrobić sobie opinię na temat tego, co powinno być szczególnie istotne z punktu widzenia, jeśli chodzi o działania, o decyzje, także o plany, jeśli chodzi o następną perspektywę budżetową Unii Europejskiej, która dla całej Polski stanowi wyjątkowe wyzwanie i wyjątkową szansę. Więc chciałem Państwu powiedzieć, że nie jestem pierwszy raz w Szydłowcu. Oczywiście kiedyś bywałem tutaj jeszcze w czasach studenckich i pamiętam Szydłowiec sprzed niestety 40 lat, który robił wrażenie wtedy na studencie historii jako miasto arcyciekawe, z niesłychanie bogatą historią, wynikającą między innymi z faktu, że kiedyś ten rejon był cząstką właśnie tej wcześniej rozwijającej się części południowej Polski, ziemi krakowskiej, ziemi sandomierskiej szczególnie, tych rejonów, gdzie jakby przemiany cywilizacyjne dotyczące całej Europy zachodziły wcześniej niż w wielu rejonach obecnej Polski, niż, mówiąc, patrzę na pana wojewodę, na pana marszałka, wcześniej niż na kochanym Mazowszu. I chcę powiedzieć, że wtedy myślałem sobie, że tak jak tutaj pan burmistrz wspomniał, czyli piękny zamek, piękna fara, niesłychanie ciekawe mury, oczyma wyobraźni sobie starałem wywołać sobie obraz tego, jak, nie tylko jak to miasto wyglądało w czasach swojej świetności, a ślady tego były widoczne wtedy, ale także oczyma wyobraźni starałem sobie wyobrazić, jak to mogłoby być pięknie, jak to mogłoby być ciekawie, jak ta spuścizna dziejów mogłaby budować także i współczesne wyobrażenie Polaków o sobie samych. Bo przecież miast o takim charakterze zabytkowym, z taką ilością bardzo ciekawych, pięknych budynków, pięknej architektury, ciekawych miejsc, ciekawych skojarzeń, nie mamy tak wiele, bo historia z nami się obeszła dosyć brutalnie, a oprócz tego, co tu dużo gadać, gdzieś byliśmy przez wiele, wiele wieków zapóźnieni w stosunku do głównych centrów rozwoju cywilizacyjnego i ekonomicznego Europy. Dzisiaj to wszystko mamy szansę nadgonić. Nie od razu, nie szybko, ale powoli, systematyczną pracą, wykorzystując te wszystkie źródła wzrostu, źródła
które mogą dźwignąć Polskę w górę, możemy iść konsekwentnie drogą dogonienia tej najzamożniejszej, najwyżej rozwiniętej, powiem często także i najładniejszej w sensie architektury, urbanizacji części Europy. Mamy taką szansę, ona się wiąże z paroma, z zdolnością do sięgnięcia do paru źródeł. To jest po pierwsze źródło właśnie wynikające z tego, co dostaliśmy w spadku z dziejów często bardzo bogatych. Po drugie, to jest umiejętność sięgnięcia czasami po to, co dostaliśmy w sposób zupełnie nieuzasadniony, bo od natury, od Pana Boga, w postaci pięknego krajobrazu, w postaci nieprzekształconego krajobrazu, w postaci wartości, jaką stanowi natura, przyroda. To wszędzie w Polsce jest jeszcze ciekawe, jest dostępne jako źródło wzrostu. To mogą być różne inne, specyficzne dla danej miejscowości, dla danej gminy, dla danego powiatu źródła wzrostu, źródła szans. To czasami, jak jeżdżę po gminach, są różne nawet drobne rzeczy, ale widać, że samorządy potrafią wydobyć to, co jest specyficznie korzystne dla danego miasta, dla danego regionu. Czasami to są jakieś dania regionalne, czasami właśnie wydobycie wartości kultury, wydobycie jakieś postawienie na rozwój, na promocję związaną jakimiś specyficznymi dobrami natury, surowcami, z przeróżnymi rzeczami. Widać, że Wszydłowiec postawił na coś, co wydaje się być absolutnie naturalne. W sytuacji miasta pełnego ciekawych zabytków, postawił na wydobycie tego, co może być atrakcyjne dla turystów, może budować dumę mieszkańców. I widać tego efekty, między innymi dlatego, że świadomie Szydłowiec i cała Polska sięga do tego najważniejszego źródła, już nie tylko dumy, nie tylko tradycji, ale także źródła finansowania realizacji ambitnych pomysłów, jakie są pieniądze z Unii Europejskiej i jakim jest mechanizm samorządności. Serdecznie gratuluję takiego wyboru. Myślę, że w przyszłości okaże się, że kluczowe dla Szydłowca mogą być te inwestycje wielkie w infrastrukturę komunikacyjną, która przecież będzie łączyła Warszawę i Kraków. Przedłużenie obwodnicy Radomia powinno stworzyć dodatkowe szanse także dla Szydłowca. I oczywiście mam pełną świadomość, że tu jest szczególne obciążenie z tytułu głębokich przekształceń ustroju gospodarczego i politycznego Polski po 1989 roku. Że ten rejon, który i tak zawsze był regionem stosunkowo z dużymi problemami, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o poziom życia, został w sposób szczególnie trudny, bolesny, dotknięty głębokimi przemianami, które dotknęły przemysłu państwowego. Dlatego też myślę, że trzeba stawiać na specyficzne źródło szans, jakimi są po prostu ludzie, przedsiębiorczy. Idąc tutaj, rozmawiałem, zaczepiałem nawet trochę mieszkańców, pytałem, jak sobie radzą. Oczywiście wielu mówiło, że nie radzą sobie, że mają, że żyją z zasiłku, że żyją z różnych form wspomagania, że ktoś wyjechał za granicę, że są problemy. Ja mam tego świadomość. Szydłowiec jest niestety ma największy poziom bezrobocia w skali kraju. Ale jednocześnie spotykałem szczególnie młodych ludzi, którzy mówili, skończyliśmy studia. Ja założyłem zakład fotograficzny, inny mówi sobie, założyłem sklep. Jedna pani mówi, że wnuczka właśnie z jednej strony jeszcze ma problemy z utrzymaniem się samodzielnie, ale już dzięki pomocy władz samorządowych też zakłada własny sklep. Więc widać, że coś się zaczyna dziać pozytywnego. Tu nic nie ma cudownych recept. Tu musi być z jednej strony twarda praca, szukanie wszystkich dodatkowych szans i mądre wykorzystanie tej ostatniej, gigantycznej transzy pieniędzy, które trafią do Polski z funduszy europejskich.
to będzie ostatni raz tak wielka kwota. Musimy ją po prostu mądrze wykorzystać i z satysfakcją odnotowuję między innymi zmiany, które są nie tu w Szydłowcu tylko, ale które dotknęły centrali państwa polskiego, zmiany w rządzie, takie uprofilowanie rządu, że widać, że to będzie główny kierunek, mądre wykorzystanie środków europejskich, to będzie główny kierunek działania, strategii także państwa polskiego, przynajmniej do roku 2020, bo tak to będzie, to wymagać będzie konsekwencji, dyscypliny, zdolności ograniczania niektórych aspiracji i marzeń na rzecz postawienia na wydawanie pieniędzy tam, gdzie one w przyszłości przyniosą nowe pieniądze, a nie tylko nowe koszty. Więc każda złotówka, każde euro musi być oglądane i wydawane w ten sposób, żeby po pierwsze przynosiły szanse na dalszy rozwój Polski, a dopiero w drugim rzędzie na realizację naszych słusznych, pięknych i bardzo potrzebnych i często bardzo naturalnych marzeń. I życzę Państwu tutaj w Szydłowcu, żeby ta nowa perspektywa z tytułu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej także przyniosła trwałe efekty prorozwojowe. Liczę między innymi pewnie jak cały Szydłowiec na tą wielką inwestycję w zakresie budowy, przedłużenia jakby tej nowoczesnej, modernizowanej w dalszym ciągu trasy drogi wiodącej już przez Warszawę, z Warszawy przez Radom do aż tam na południe. Życzę Państwu sukcesu w niełatwej pracy, w trudnych wysiłkach. Życzę Państwu satysfakcji z tego, co już udało się osiągnąć, satysfakcji na drodze do następnych, też niełatwych, wymagających wysiłku celów. Będziemy w przyszłym roku obchodzili 25-lecie polskiej wolności. To także będzie moment do podsumowania dorobku i samorządów, powiem, miast i miejscowości, którym się szczególnie udało, ale także według mnie warto będzie pokazać te najtrudniejsze polskie drogi, którymi musiały iść społeczności lokalne właśnie po bankructwie poprzedniego systemu, poprzez niełatwą drogę wolnego rynku, ale wydaje się, że nie tylko z sukcesami, ale i z nadziejami na przyszłość. Serdecznie więc wszystkim gratuluję osiągnięć. Oczywiście bardzo chętnie przyjadę w przyszłym roku zobaczyć zamek i od razu panu burmistrzowi i państwu powiem, będę myślał o swoich własnych, takich nieuczesanych, młodzieńczych myślach, jak to mogłoby być pięknie i będę się cieszył z tych przeszło 40 lat i będę się cieszył na pewno, że jest pięknie. Serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, zakończyła się część oficjalna spotkania. Dziękuję uprzejmie mediom. Za chwilkę dalsza część już nieoficjalna spotkania z panem prezydentem.